Siemano wszystkim, panie i panowie. Dzieci i dzieciaczki, netom, robaczki, kierowcy zawodowi, motocykliści. Przyszła ta chwila na reklama browara. Żartowałem. Mamy uszczeleczkę pod alternator. Doszła już sobie. Pod stator. Taka sytuacja, tu mam dodatkowe oświetlenie, bo gdyż, ponieważ ta lampka tak robi i nie za dużo światła daje. A tutaj jest ciemno jak w piczu. Także dzisiaj się pstryk bierzemy za rozkładanie, rozbieranie tego dekla, alternatora, statora, to jak tam woli, i będziemy wymieniać. Będziemy wymieniać to, co tu nas dupczył. Moto przygotowane, na stojaku sobie stoi, giksik panciowy. Także bierzemy się za robotę potężną dzisiaj. Taka sytuacja, hemoglobina i woda mineralna. Uszczeleczka tu odchodzi, widać, że ja tutaj źle to wdupcyłem. Dobra, komu w drogę, temu trampki. Lecimy z tematem. Ten dekielek tutaj opornie schodzi, trzeba go sobie było podważyć. O, poleko. Żeby nie pogubić tajli, taka sytuacja. Pięknie, pięknie, że aż mięknie, dobra. Jedno mamy. Jedno mamy i działamy. Teraz potrzebujemy imbusa. Dobra. I teraz jest. Poszło. Pyk, 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 pyk. Elegancko. Śrubka wychodzi. Myk. Paluszkami przytrzymać, żeby nie wywaliło. Pod pokrywę, bo by było słabo. Bo by było słabo. Opa. Jest. Dobra. Wykręcamy na szybciora resztę. Dobra, i mamy wszystko poukładane, także teraz będziemy przystępować do demontażu, bo tu jest, kurde, to się trzyma jak cholera, żeby to stąd wyciągnąć, to naprawdę trzeba trochę siły wrzucić, żeby to ruszyć. Dobra, ale nim przystąpimy do działania, zdrówko. Piękny giksik, K9-teczka, pstryk, myk, motulek. Kurna, no, nie da się tego ruszyć. Ja pierdzielę. No, to się trzeba napocić, powiem wam, żeby to poszło. Żeby to ustrojstwo zerwać. Jest. Pyk. Mamy, uwaga, na zębatkę, pyk, jest, tara, na miejsce. Teraz zobaczymy, jak to było z uszczelką. Taka sytuacja, nierówno leżała, patrzcie sobie. To, że ona tutaj puściła, no to teraz się urwało, bo tu jest kabel, wtyczka, myk, ale ewidentnie widać, że tutaj odchodziła na boki, a tutaj nie dochodziła, krzywo siedziała, no i olej leciał, i olej leciał. Dobra, czyścimy i walimy podmiankę. Pyk. No ale żeś narobił bigosu, zaraz trzeba jakiś nożyk wziąć do tego.
trochę przyrdzewiały, ale nie interesuje. Teraz się bierzemy za czyszczenie tego, tej starej uszczelki, żeby ją zerwać. O, az jak chuj. Ja. Pyk. Opa. Miejscami ciężko schodzi, ale dam radę. Delikatnie, żeby nic tutaj nie obrysować. Taka sytuacja. Tu na fachura w tym, co robi. Nie wiem, który to już raz. No. Prawie jak serwis u Stasia, tyle że motocyklowy. Panie! Co żeś pan odpierdalał? Ile ja za to płacę? 500! Kurwa, do oleju leci. Opa. I po kawałeczku. Jakby to Łotca powiedział: panie, fachowa robota! Fachowa robota! Pierwsza klasa! Kurwa, nie chcę zejść. Po kawałeczku. No szkoła druciarstwa jak nic. Bo jest za dużo WhatsAppa chyba się naoglądałem. Ja pierdzielę. Nożem po aluminium. Gamoniu jeden, dup do oleju. Dawaj to. Fe. Tu jeszcze jeden. Jaki mały się tam topi. Także tak to wygląda wstępnie. Kapniemy sobie, mówię, tam, o, tu na kostce troszkę silikonu. Wszystko poukładane, wszystko z wszystkim, stara uszczelka, śrubki, inne nananany. Także, panie i panowie, ja najpierw idę po browar, gdyż, jakobyś, ponieważ... Malizna, malizna. Dobra, widzimy się za chwilę. Bang! No i jesteśmy. Przerwa na papieroska i browarka, nim przejdziemy do części drugiej, czyli składania tego ustrojstwa. Także serwis u tuńczyka. Zajebisty browar. A tutaj Yamaszka. I oświetlenie. I gikser. Pstryk, myk, fyk. Tsz. Browarek. Uszczeleczka całe 13 euro z Niemiec. Ciekawe, czy ja w ogóle dobrą zamówiłem. Chociaż piszę tutaj o GSXR 750 i 600 od 2,6 do 2,15. Powinno być to, powinno być to. Tyle, że najpierw na kostkę rzucimy sobie troszeczkę silikonu. Taką ciupkę, ciupkę. Tak na wszelki wypadek. Nie za dużo, bo tu i tak będzie szła kostka. Ona jest gumowa na ścisk, ale tak profilaktycznie, ciut, ciut. Nie ma co przesadzać. I starczy. Zakręcamy, odkładamy na miejsce. I tutaj sobie już pięknie, elegancko to wsadzimy. Pyk. Tak. Na razie to i tak nie będzie trzymać. Żeby uszczelka złapała. Kurwa. Panie, tymi palauchami brudnymi. Takie akcje serwisowe robisz. O, dobra. Teraz mamy uszczelkę. I jak to teraz założyć, żeby tego po prostu nie spierdolić? Panie, do WhatsAppa muszę na porady się udać. Panie, jak to zrobić, żeby to działało? Kurwa. Jeździło. Pyk. To do tej dziurki na bank. Tak ma być.
czy na łopak. A raczej tak. Urywa. Oni chuja. Tak to musi być. Inaczej nie pasuje. Panie, nie rozdupcz uszczelki. Kurwa, masz jedną. Pyk, 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 pyk. Elegancko. By to było? By to było. I nakładamy. Jak to miało iść teraz, kurwa? Pyk. Siedzi. Elegancko, ale mi tu się suwa. Jak to ma być? Czemu się suwa? Kurwa, taniznę kupiłem. Opa. Dobra. Mamy dekalak. Tu dociśniemy sobie elegancko. Pyk. Myk. I fyk. Opa. Teraz sobie wsadzimy śrubki, żeby wcelować w dziurki. Jedna, druga i kolejne. Teraz tuna, masz łeb i chuj, to kombinuj, żeby to wlazło tak jak ma to wejść. Dobra, i nakładamy. Ale żeś ulał oleju tuna. Nie interesuje. Oleju u mnie pod dostatkiem. Dobra, wstępnie chycone. Tutaj mamy śrubeczkę. Ona będzie sobie szła do środka, ale ją zrobimy na klej. Mamy oto taki klej do gwintów i tego użyjemy, bo tak mnie kurczę uczyli, że wszystkie śrubki, które są wewnątrz, powinny być na kleju. Oczywiście delikatnie. U. Ciut, ciut. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze tu trochę obsmarujemy i wystarczy. Nie ma miękkiej gry. Raz, dwa, trzy. I śrubka siedzi. Fach, fach, fach. O. No i idzie. Elegancko robota. Fachowo. Lepiej jak w serwisie Suzuki. Ja pierdzielę. Majster. Ile za robotę? 500 cię należy. Ale euro. Dobra, siedzi. Podciągniemy delikatnie. Wszystko. Pyk. Naokoło. Jeszcze raz. Pyk. Nie mam klucza dynamometrycznego, czy mam, ale już to tyle razy rozkładałem, że mniej więcej wiem jak dociągać na oko, tak zwane. Tak jest. Fachowa robota. Pyk, myk. To jest druga podkładka. A. Tak to załatwimy. Dobra. Wlazło elegancko. Teraz dekielek, pstryk,
Obojętnie tu idzie? Chyba obojętnie jest. Już nie pamiętam. Ale jakoś tak. Jedna śrubka. Druga. I trzecia. Fach, 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 fach. No i mamy poskładaną uszczelkę. Teraz tylko wziąć trochę odtłuszczacza, wszystko ładnie z oleju teraz wyczyścić, nowe kapselki nałożyć i będzie petardur rakietor. Taki serwis Gigsa u tuńczyka w szopie. Taka sytuacja: hemoglobina, woda mineralna, elektrolit z akumulatora. Mamy brake cleaner. Panie, nie żałuj. Lej ile wejdzie. Dobra, przeczyszczone ze smaru, z oleju. Teraz możemy zakładać sobie kapseleczki, a potem pucować sprzęta po całej operacji. Dobra, gdzieś tutaj mam zestaw u góry naprawczy. Potężnych nakrętek do Gigsa. Taka sytuacja: hemoglobina, woda mineralna, elektrolit, akumulatora. Mamy jeszcze, zostały dwa takie zestawy z Wisha nakrętek. Potrzebujemy 10, a tu jest chyba po 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ło, ha, ha. To jeszcze zostanie. Jedna paczka na zapas i dwa z tej. Silikon do wysokich temperatur wskazany. Inaczej to może z dekielka odpaść ustrojstwo. I ciśniemy. Kapka silikonu do środka. Stryk. Myk. Jest, jest. I wciskamy. Klik. Siedzi. No i cała operacja dobiegła końca. Burdel jak ta lala. Puste puchy po browarze. I tutaj drugi browar pełny. Tu na wali browar. Hardkorowo powiem wam. Jest zajebiście. Yamaszka też jest zajebista. Najlepszy sprzęt 125 na miasto. Według mnie to jest petardor. To jest rakietor. A tutaj mamy potężne 750-150 kunia, elegancko pomalowane. Tu, panie i panowie, nie ma to tamto. Trochę brudne, ale to dopieścimy. Jak wystawimy sprzęta zaraz na dwór, zajmiemy się głaskaniem, to będzie malina. No i mamy po robocie, panie i panowie. Teraz sobie do jutra poczekamy, aż kapselki chycą. Aż tam wszystko ładnie, pięknie złapie. I jutro testujemy. Testujemy sprzęta, czy hardkorowo olej będzie leciał, czy nie będzie leciał hardkorowo. Dobra, taka sytuacja. Ja się biorę teraz za odkurzanie. Tutaj sprzęta wywalam. I jutro dnióweczka, sobota, jutro pracującą. Sobotę mam hardkorową. Będę rozwoził meble z Ikei. A po robocie testujemy dzika. Zobaczymy, czy tu na nic jest pierdolił, a znając życie, może tak być, może tak być, także komu w drogę temu trampki. Widzimy się jutro, do następnego, bang, baneczka.